Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i prowadzę bloga książkowego Górowianka. Dzisiaj spotkanie z serią Czytam sobie. Czytam sobie to taka seria, w której książki mają równe poziomy wtajemniczenia, a dzieciaki przecież lubią równe poziomy wtajemniczenia. I dzięki temu mamy okazję wykorzystać to dążenie do wtajemniczeń, potraktować naukę czytania jako zdobywanie umiejętności takich pewnego rodzaju magicznych, no bo odszyfrowywanie tekstów. A przy okazji w tej serii znajdziemy książki zabierające nas w świat nauki i ważnych problemów społecznych. Są to publikacje pisane przez polskich autorów, ciekawe czytanki, dużo wiedzy. Anna Czerwińska-Rydel, Jabłko Newtona, zabiera nas w świat Newtona. Poznajemy chłopca, który jest bardzo ciekawski, obserwuje otoczenie i dzięki temu dzieciaki uczą się, że czasami obserwowanie prostych rzeczy, typu nawet spadające jabłka, może być doświadczeniem inspirującym i prowadzącym do ciekawych doświadczeń. Katarzyna Majer zabiera nas na przygodę w Himalajach. To kolejna publikacja pokazująca, jak wygląda życie naukowca. Tutaj dowiadujemy się, że zdobywanie wiedzy to wiąże się z wyprawą i za tę wyprawę nie odpowiada tylko i wyłącznie jeden człowiek. Czasami potrzebna jest cała ekipa. Do tego jego zadanie polega na ciągłym obserwowaniu otoczenia, wyciąganiu wniosków, spisywaniem tego wszystkiego i dzielenia się z innymi. Dorota Łoskot-Cichocka, Fafik i Kogut, to opowieść o wakacjach, o wyprawie do domku pod lasem, do Jagi. Bohaterka myśli, że trafi do baby Jagi. Na miejscu na szczęście okazuje się, że bardzo się myliła, a spędzone na wsi wakacje mogą być bardzo ciekawą przygodą. Do tego odkryjemy, że czasami lepiej nie drażnić innych. Tu Fafik się przekonuje, że lepiej nie drażnić kur, żeby kogut go nie ganiał. Joanna Olech zabiera nas w świat trolla, który mieszka w lesie, świetnie się rozwija i jest coraz bardziej samodzielny. Dzięki swojej urodzie ma imię Kartofel. Pewnego dnia wpada do dziury, do wielkiego dołu i staje pod ostrzałem pytań Werki, blogerki podążającej za sensacją. On nie ma dla niej żadnej sensacji, więc Werka, blogerka, się obraża. Jest złośliwa, niemiła, taka osobowość, której byśmy nie chcieli spotkać. Nasz bohater wychodzi z tej całej przygody cało i już niedługo spotyka Werkę, blogerkę, w bardzo złej sytuacji. Ona jest uwięziona w pajęczynie, ale on nie jest typem osobowości złej i potrafi zdystansować się do tego, co go spotkało, nie mści się. Zamiast tego pomaga i dzięki temu może też zmienić osobowość tej dziewczyny, która jest wróżki, która była złośliwa. Czytam elfki. Wojciech Widłak z kolei zabiera nas pozwala nam rozwiązać tajemnicę zielonej butelki. Mamy tu opowieść o dwójce dzieciach. Jedno z nich, chłopak, czeka na ojca. Drugie z nich znajduje zieloną butelkę po drugiej stronie morza. A w nim jest wiadomość zaszyfrowana o tym, że żyje, ma się dobrze i prosi o zadzwonienie do syna, aby on się dowiedział, że wszystko jest z nim dobrze i trzeba i potrzebna jest misja ratunkowa, ponieważ kuter się rozbił. Cała historia kończy się dobrze i z taką nadzieją, że do bohaterki też
wróci mama, bo też nie wraca z dłuższej wyprawy. Każda z tych publikacji jest nieco innym stylu pisana, bo każdy autor ma inny styl. Pierwsze czytanki wyglądają tak. Mamy niedługie, mamy zdania, jedną ilustrację, do jednej ilustracji, dwa zdania, czasami jedno zdanie. I dzięki temu jesteśmy w stanie skutecznie przyciągnąć uwagę dzieciaków. Większość strony to jednak ilustracja, ważniejsze słowa wypisane i krótkie informacje. Drugi poziom, no to już te zdania są bardziej rozbudowane. Tekst zawiera większą część strony. Ilustracja już powoli jest coraz mniej tej ilustracji na każdej stronie. Jak widzicie, każda strona jest ilustracją. I to jest bardzo ważne w przypadku najmłodszych czytelników, ponieważ taka ilustracja pozwala im na chwilę odetchnąć i na nowo skupić uwagę na lekturze. Kolejna lektura, to już mamy przewagę tekstu nad ilustracją. I te ilustracje są no już takie bardziej czarno-białe, stonowane, wprowadzające w inny świat i na inny poziom zabierające, ale czcionka jest duża. Te książeczki są bardzo poręczne, mniejsze od zeszytów. Teraz Wam pokażę, gdzie jest. Albo i wielkości zeszytu. Nie zmierzyłam sobie, ale w każdym razie mieszczam się w torebce. Polecam i do zobaczenia.